pieniądze, ile tam mają. Widzę, Borys, porządna firma, bateria naładowana na maksa. A jak? No tak, o Jezu, co się stało? Co to jest, kamera? A nie, to ja się, nie... Tak, gdzie ja spokojnie. A ona ja się... Że ja nawet się zastanawiam, czy... Czekaj, bo ona się zepsuła. No, Borys, porządna firma. Już, bo face tracka mi, się przekręciła mi się kamera i teraz już jest dobrze. Jednak taka rzecz, która... Super, znaczy, wygląda niepozornie. No, w ogóle nie widać, że to kamera, ludzie nie mają to zielonego... Ja się zapisałem, że ty wierzysz, że jakoś powietrza, że to... No. Wiesz, bo teraz to się... A ty jeszcze teraz profi, to mi się odbierze, że ile on był, czy mogę wyłączyć. Jestem profi, dzisiaj już 19 kg mam mniej od mojego pierwotnego tego. W roku, ale nie widać, że jakby twarzy teraz. O, dziękuję, jakie miłe rzeczy. Dobra, lecę. Trzymajcie się. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Och, ile się może pozmieniać. Co jest skrane? Gdzie jestem? Subject lost. Moja twarz jakoś muszę trzymać bardziej dalej to. Kamera nie rozpoznaje mojej twarzy za bardzo. To jest nowa kamera, którą żeśmy testowali w Londynie i nagle okazuje się, że ona jest bardzo dobra i że może być cholernie przydatna dla mnie i że wreszcie mogę wrócić do takiego vlogowania. Nie wiem, czy wrócę, ale mam mnóstwo dużych pomysłów. W tym sensie dużych, no dużych. Mam mnóstwo pomysłów, ponieważ przez jakiś czas ostatnio bardzo dużo rzeczy nagrywałem na Insta Stories. No po prostu cały czas gubi moją twarz. O, Holender. Czekajcie, bo mi się coś zacięło w spodniach. No, że, znaczy, w spodniach mi się zacięło, mam na myśli, że... Że kluczyk mi się do sznurka. O Boże, wsiadamy do samochodu. Więc to nie było nic zdrożnego. Przepraszam Państwa bardzo za to takie tutaj. Więc aha, no. Więc dużo robię rzeczy na Insta Stories. I to mi zasugerowało zupełnie nowe podejście do materiałów. Do materiałów vlogowych na YouTube'a. Niezwykłą cechą Insta Stories jest to, że praktycznie te opowieści nie mają początku i końca. One się dzieją w danym momencie, kiedy ten moment się kończy, wydarzenie się też kończy. I pomyślałem sobie, że cholera, może warto pomyśleć o takim vlogu na YouTubie, który jest zrobiony w ramach takiej konwencji. Że bardzo dużo materiałów to są daily vlogi, gdzie jest początek dnia, coś tam się dzieje i się kończy. A ja chciałbym spróbować czegoś innego, czegoś... I być może przez przypadek odkryję coś zupełnie nowego, coś, czego nikt wcześniej nie robił. Ale potem się okaże pewnie, że już ktoś to robił 3 razy i... No ale jest to mój indywidualny pomysł, bardzo się cieszę, że Państwo spędzają ze mną ten czas i teraz jadę do domu, bo żeśmy właśnie skończyli nagranie. Robiliśmy materiały filmowe, dzisiaj głównie, z Borysem w poniedziałek wyjątkowo, ponieważ z reguły nagrywamy w niedzielę. Teraz robiliśmy to w poniedziałek, ponieważ wypadły mi rzeczy. Tyle mógłbym Państwu opowiedzieć historii, a nie miałem kamery przy sobie. No ale dobra. Tak czy inaczej, jadę do domu. Moja córka już powinna spać, więc jeżeli w dobrym momencie przyjadę, to będę miał trochę luzu dla siebie. Jak moja córka śpi, no to wtedy mam najwięcej okazji do tego, żeby sobie posiedzieć przy komputerze. W ogóle strasznie się zmienił krajobraz Wrocławia przez te wszystkie lata, ale to akurat żadna nowość, nie? Dużo się zmienia w tych miastach. Ale w tym tutaj coś budują fajnego. Tutaj takie fajne lofty były do kupienia, gdzieś w tych okolicach. Zawsze mnie fascynowały lofty. Muszę sobie znaleźć sposób na to, żeby trzymać tę kamerkę tutaj. Ona jest bardzo malutka i dzięki temu łatwo nią operować, łatwo ją trzymać w ręce, łatwo niezauważenie coś nagrywać. Ale lofty, widzicie? Wybaczcie, że tak zmieniam wątki strasznie. To oczywiście zmieni się z czasem, wypracuję sobie jakąś formę. Ta jest taka bardzo chaotyczna, bo jeszcze testuję te wszystkie urządzenia. Zawsze lubiłem takie postindustrialne budynki, a lofty do takich należą. Bardzo często to są albo jakieś takie biurowe, albo takie przyfabryczne zabudowania, które potem są zamieniane na mieszkania. Często wręcz to są hale, w których się dobudowuje poziomy, albo dzieli się poziomo, albo pionowo i w ramach tego się komponuje mieszkania i jest taka surowość w nich. Pewna. I być może też jakaś historia. Zatem lofty mnie bardzo interesowały. Ach, no dobrze, no przyznam Państwu, że jestem pełen energii. Po pierwsze dlatego, że straciłem trochę masy. To daje mnóstwo frajdy i satysfakcji. I też jakby
ochoty na nowe rzeczy, na robienie nowych rzeczy, na wyjazdy, na... Plus to, że zacząłem realizować programy z Borysem, też zmienia trochę moje podejście do rzeczywistości, znaczy do ich realizacji. Realizacji przede wszystkim. I po drugie też do patrzenia na rzeczywistość, nie? Bo są dwa punkty widzenia. Ja we vlogach często przedstawiam tylko własny, nie? Ale jak na przykład jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to zdarza się tak, że ja opowiadam o czymś, a Borys mówi, słuchaj, a może byś powiedział jeszcze o tym, o tamtym, nie? I to wzbogaca materiały. Więc... Ubyło mi trochę masy, współpracuję z kimś bardzo blisko, na tyle blisko, by wymieniać się opiniami w czasie tworzenia materiału i trzymam więcej ochoty na takie rzeczy. Ale też, widzicie Państwo, to wszystko nie jest takie proste. Dlaczego to nie jest takie proste? Ano dlatego, że... O kurczę... Że YouTube jest taki dziwny, że ciężko robić nowe i nietypowe rzeczy, no bo to się nie wpisuje w format kanału, no i YouTube nie pozycjonuje tego zbyt dobrze. Ale myślę, że vlogi są taką, zawsze były stałą częścią mojego funkcjonowania na YouTubie, to Państwo się powinni do tego przyzwyczaić. Ale też mam takie poczucie, że przez ostatnie 2-3 miesiące mocno odżył mój kanał i to tak nie w tym sensie, że miałem rok przerwy, bo wiadomo, że jak się wraca po roku przerwy, no to się dzieją rzeczy nowe, ale odżył w porównaniu do tego, co było przed tym rokiem przerwy. Że tak traciłem zapał gdzieś tam po drodze do tego YouTube'a, a teraz go odzyskałem. Tak z taką podwójną mocą. Oj, się zagadałem, a tu trzeba zmienić pas. Proszę poczekać, panie kierowco, ja tutaj zmieniam jeden pas i teraz będę zmieniał drugi pas. Dobrze. Nikt mnie nie potrącił, nikt nie pokiwał mi palcem, więc jest wszystko ok. Mocno zastanawiam się, jak ja ten materiał zmontuję. Jestem ciekaw, czy się Państwu spodoba też. Taka forma. Ona też będzie ewoluowała pewnie z czasem. Czy robić przebitki jakieś takie muzyczne a la Casey Neistat, czy zupełnie to olać i zrobić tak surowo jak Insta Stories. Wszystko będę sprawdzał w domu, jak już sobie usiądę do tego materiału, przyjrzę mu się. W ogóle nagrywam w 4K w 25 klatkach, czyli taki standard europejski, tak? Bo w Europie jest PAL, w Ameryce jest NTSC, czyli 30 klatek, tak mi się wydaje. Holender, miałem jechać do domu i przypomniałem sobie, że moja żona chciała, żebym kupił jej jakieś gazety. Mam nadzieję, że tutaj kupię, bo to jest taki mniejszy sklep netto. Ja tu bardzo często kupuję pieczywo, bo mają bardzo dobre, ale nie wiem, czy to będą takie gazety, bo moja żona ma takie trochę architektoniczne, trochę... Moja żona jest architektem, to pewnie część z Państwa wie, którzy gdzieś tam słuchali mnie częściej, ale ją interesują takie rzeczy jak ogrody, werandy, oprócz wnętrza też, architektura. Nie chcę tego upraszczać, bo mnie zaraz żona nakrzyczy, że jej zainteresowania są znacznie szersze. No i owszem są, ale między innymi też kupuję jej takie gazety, które zawierają taką, ja wiem, popową architekturę. Czyli ładne mieszkania, właśnie ładne ogrody. Więc moja żona szuka inspiracji w różnych interesujących miejscach. To jest akurat duża zaleta. Więc pomknę, kupię chlebek i kupię... Być może tu gazetki, jak nie, to trzeba będzie jechać gdzieś dalej. Mam nadzieję, że już Państwo powoli zaczynają zauważać pewną prawidłowość w tych materiałach, nie? To tu się dzieje krok za krokiem i tak to się toczy. Na spokojnie i w każdej chwili może być przerwa. Na przykład uznam, że okej, wystarczy tego materiału, tu jest stop, następny będzie innego dnia. Nie? Więc nie zdziwcie się, gdy zobaczycie na przykład jakieś brutalne i gwałtowne cięcie, bez pożegnania i w ogóle.